Witam Was bardzo serdecznie, z przyjemnością. Witam Was w 58. odcinku Porannej Latającej Kawy. Jest to program ogólnodronowy, na tematy dronowe, ale nie tylko. Program, gdzie wymieniamy się poglądami, gdzie integrujemy się, ale także gdzie pewne doświadczenia wymieniamy ze sobą. Ja nazywam się Rafał Galiński, po raz 58. Witam w Porannej Latającej Kawie. Z prawdziwą przyjemnością Was witam. Dzisiaj mamy wydanie świąteczne, specjalne, a zatem życzę Wam przede wszystkim spokojnego wypoczynku, wesołych świąt, żeby były dla Was okazją do integracji z bliskimi i także do zaczerpnięcia takiego głębszego oddechu. Dzisiaj chciałbym trochę podsumować ten rok, oczywiście nie tak, że bardzo dużo, bo głównym akcentem będzie temat umiejętności kontra sprzęt, czy sprzęt kontra umiejętności, ale chciałem też nawiązać do tego, co robiliśmy w tym roku. Dlatego, że ten kanał mój, który prowadzę, on właściwie przeszedł tylko i wyłącznie na stronę dronów. Oczywiście wcześniej więcej starałem się też vlogów umieszczać, więcej relacji na przykład z moich biegów terenowych czy z udziału w zawodach, ale z czasem wyspecjalizowaliśmy się tak mocno, że w tej chwili Latająca Kawka i ten mój program, ten mój kanał dotyczy tylko i wyłącznie dronów. Dzisiejsza Poranna Kawka jest wydaniem świątecznym, więc tematy luźne, tematy z, tak myślę, że z przymrużeniem oka też i tematy, które warto poruszyć na przełomie roku 2019-2020, także z tego względu, że przy okazji nowego roku, wchodzenia w nowy rok, mamy postanowienia noworoczne. Dla niektórych postanowienia noworoczne się kończą ze świętami, a dla niektórych trwają i przechodzą stale w życie. Ja widziałem też wiele takich ciekawych przemian, do których chciałem Was zachęcić. Niekoniecznie to muszą być przemiany tak dramatyczne, jak na przykład niektórzy moi koledzy właśnie przeszli z kanapowca do Ironmana, ale to mogą być bardzo delikatne i stopniowe przemiany, do których na pewno chciałbym Was zachęcić, jeżeli chodzi o rozwój, jeżeli chodzi o własną wartość jako umiejętności, jako horyzonty, jako wiedzę. Myślę, że to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o nas, bo samo zadowolenie możemy uzyskać na wiele sposobów, na przykład kupując sobie gadżet za gadżetem, ale tak naprawdę to, co prezentujemy sami, to jest jednak chyba najważniejsza wartość dla siebie, dla innych i to, co daje z siebie. Słuchajcie, nie wspomniałem o tym, że Poranna Kawa Latająca stała się powoli, przechodzi metamorfozę, a mianowicie staje się wideopodcastem. To jest istotna sprawa jeszcze na tym etapie wstępu, żebym o tym powiedział, a mianowicie już chciałem wejść w nowy rok z tymi doświadczeniami podcastowymi i dzisiaj mamy drugi odcinek podcastu Latająca Kawka. Można nas na razie słuchać i oglądać na SoundCloud i na iTunes, słuchać, natomiast oglądać na YouTubie. Jeżeli macie urządzenia Apple, to zapraszam na podcast iTunes. Tam można zasubskrybować. Jest to też kanał podcastowy, który opiera się na ilości ocen, więc proszę Was bardzo o gwiazdki czy o ocenę, jeżeli Wam się podoba ten podcast. Podcast zrobiłem po to, żeby wejść też do innego trochę grona, a mianowicie ludzi, którzy są świadomi, są ambitni, chcą się rozwijać i tego typu osoby słuchają bardzo dużo podcastów, dlatego myślę, że kawa zagości też szerzej wśród różnych osób, na przykład w środowiskach czy fotograficznych, czy twórców wideo, lub też w środowiskach szeroko pojętych artystycznych, dlatego że drony wchodzą do naszego życia, zresztą nie tylko pod tym względem, ale także do życia, do użytecznych spraw typu przemysł i tak, i właśnie inne gałęzie oprócz foto i wideo czystych, prawda? Bo tu mamy i poszukiwania, i przemysł, i geodezję, pomiary, i mapowanie, i powoli tych aplikacji robi się coraz więcej, prawda? Czy poszukiwania właśnie, czy loty patrolowe. No ale dobra, słuchajcie, parę słów na temat podsumowania tego roku i o czym chciałem powiedzieć. Przede wszystkim dla mnie to był rok niesamowicie przełomowy, dlatego że cały ten rok poświęciłem na rozwój kanału i na rozwój swoich treści online i na rozwój swój. Słuchajcie, stworzyliśmy wspólnie, dlatego że tutaj wiele osób też mi pomagało, czy słowem, czy poprzez wsparcie różne, jako patroni, czy jako wsparcie merytoryczne na Dream Teamie, czy jako osoby, które pomagały mi współtworzyć audycję. Więc chciałbym wszystkim tym osobom bardzo serdecznie podziękować za to, żeby mi pomagali, czy poprzez pożyczenie sprzętu, czy poprzez pewne uwagi, telefony, maile i tak dalej. Bardzo dziękuję wszystkim. Nie chciałbym wymieniać dzisiaj, dlatego że
trudno, żeby wymieniać osobiście z tego względu, że można pominąć kogoś i wtedy robi się krzywdę. Ja byłem parę razy w ten sposób pominięty i nie chciałbym, żeby któryś z moich kolegów czy koleżanek w ten sposób też się poczuł. No dobrze, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję. Również uczestnikom przede wszystkim Drone Bootcamp i Dream Teamu, dlatego że to są osoby, które mi zaufały i które naprawdę, na których mogę polegać i też widać, że to są osoby, które chcą czegoś więcej. Chciałbym podziękować też wszystkim widzom, których jest naprawdę coraz więcej. Mojego kanału dronowego, który zaliczył w tym roku około 600 tysięcy wyświetleń. Słuchajcie, to jest naprawdę mega liczba. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wyświetlenia ikon, to tego jest naprawdę dużo, bo to jest kilkanaście milionów, natomiast 600 tysięcy samych wyświetleń filmów, więc ten kanał mój naprawdę mocno poszedł do przodu. Ja starałem się go rozwinąć na tej zasadzie, że codziennie jakąś małą aktywność na tym kanale robiłem i jestem z tego niezwykle dumny, że już osiągamy powoli wartość 6 tysięcy subskrypcji, ale jednak ten czas jest naprawdę duży, jeżeli chodzi o wyświetlenia, bo to jest czas, który osiągają zwykle kanały, które mają po 20 tysięcy subskrypcji. Dzięki temu, że właśnie jest poranna kawa, dzięki temu, że są często odcinki, w tym roku nagrałem około 210 epizodów na tym kanale YouTube'owym, plus do tego vlogi i szkolenia online. W sumie tych produkcji jest naprawdę bardzo dużo. I słuchajcie, co chciałbym powiedzieć jeszcze, to że korzystając z tej okazji, chciałbym przede wszystkim też podziękować za inspirację wielu osobom, które stanowiły dla mnie właśnie takich mentorów wirtualnych. Ja mam oczywiście swoich mentorów, ale też te osoby, które gościły, od czasu do czasu do mnie pisały, czy właśnie wymienialiśmy się poglądy. Bardzo serdecznie dziękuję. Też mieliśmy etap, gdzie kompletowałem pewien sprzęt, czy przygotowywałem się do pewnych przedsięwzięć. Ja Wam o tym mówiłem i też dziękuję za wszystkie zbiórki, którymi pomogliście mi, czy kupić sprzęt, czy nagrać właśnie konkretny materiał dla Was, tak jak było w przypadku na przykład przepisów dronowych z prawa lotniczego, czy w przypadku Mavica Mini. Natomiast chciałem się zrewanżować też, jak pamiętacie, rozdałem 51 kursów online dotyczących filtrów ND i NDPL. Także ta wymiana i interakcja odbywała się przez cały rok, z czego się niezwykle, niezwykle cieszę i naprawdę jestem z tego też niezwykle dumny, słuchajcie. Co jeszcze przyniósł ten rok? Przede wszystkim testowałem bardzo dużo rozwiązań i bardzo dużo produktów. Mogę powiedzieć, że kilkadziesiąt produktów na tym kanale zostało przetestowanych. Nie tylko drony, ale też na przykład kamery, bo było ich Hero i Osmo Action. Mieliśmy Robomastera i tego typu rozwiązania. Było dużo nowości, które były przełomowe, jak się okazuje do dzisiaj, bo były premiery AltiX, Skydio, Mantis G, Mini właśnie miał swoją premierę. I o wszystkim tym mówiliśmy na bieżąco i Was informowałem. Też jestem dumny, że mój program znalazł się właśnie na antenie odcinku epizodu Life'a u Kena Herona w Teksasie, w Tennessee właśnie, w Stanach Zjednoczonych. Ken Heron pokazywał kawałek mojego filmu, gdzie odkryliśmy z Kamilem pożar, gdzie zapobiegliśmy rozprzestrzenianiu się pożaru. Także to też był taki bardzo ciekawy akcent. Też pod tym względem, jeżeli chodzi o współpracę moją partnerską, nawiązałem współpracę z dwiema firmami, czy z jedną dużą platformą zakupową, ale także z jednym topowym producentem i topową marką, a mianowicie Polar Pro. Z tego się też niezwykle cieszę, dlatego że pierwsza współpraca z portalem chińskim Banggood zaowocowała tym, że mam bardzo mocne przełożenie na rozwój FPV w tej chwili. I 2020 chciałbym, żeby był właśnie też pod kątem rozwoju dronów FPV, które można samemu budować, którymi można latać bez ograniczeń, takich jak nam oferują drony z zabudowanym gimbalem, z kamerą na gimbalu. Tutaj mówimy zupełnie o innych wartościach, o innych czasach lotu, prędkościach, o innej technice lotu i innej działce. Myślę, że 2020 właśnie powinien zaowocować w tą technologię, w rozwój tej działki i na to też chciałbym przeznaczyć trochę czasu. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobrze poszedł rynek szkoleniowy pod tym kątem, że wiele osób jest świadomych. Na ponad milion moich widzów około 2000
zostało moimi studentami. To jest naprawdę niesamowite przełożenie, dlatego że to znaczy, że ludzie chcą się rozwijać w Polsce i są świadomi tego, że sprzęt to nie tylko sprzęt, ale możliwości i umiejętności są dużo ważniejsze. I my też to próbowaliśmy, słuchajcie, udowodnić, przetestować, kiedy był taki epizod, zgadnij, którą kamerą to nagrałem. Tam były porównania Mavica Pro z Inspire'em, właśnie z kamerą X5, Zenmuse X5. Robiliśmy taki konkurs, gdzie było 5 uczestników i było 45 różnych wariantów. Okazało się, że tylko 9 z tych wariantów zostało dobrze z tych 45 odgadniętych. Więc widać, że sprzęt to nie wszystko, ale też umiejętności, warunki to jest na pewno bardzo ważne i to jest kluczowe. Więc samorozwój jest podstawowy, bo słuchajcie, sprzęt się starzeje. I mamy niejednokrotnie takie przypadki, że sprzęt, za który daliśmy kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy, jest wart w tej chwili 2-3 i nawet trudno go za taką wartość sprzedać, natomiast umiejętności nie dewaluują się aż tak szybko. I o tym trzeba pamiętać, słuchajcie, jeżeli podejmujemy pewne decyzje, na przykład kupujemy drona za 10-15 tysięcy, trzeba się zastanowić, czy faktycznie po pierwsze wykorzystamy cały jego potencjał, po drugie, czy będziemy mieli czas, po trzecie, czy jesteśmy w stanie rozwinąć swoje umiejętności i dorównać merytorycznie tym możliwościom, które ten dron oferuje i czy jesteśmy też w stanie poświęcić czas na później na postprodukcję materiałów, które na przykład uzyskamy w wyniku tego latania naszym dronem. Tu jest szereg różnych zagadnień, więc jest to góra lodowa, której wierzchołek widzimy, decydując się na kupienie drona. Ja w swoich opracowaniach online właśnie staram się taką konwencję utrzymać zawsze, żeby pokazywać w sposób prosty rzeczy, które są stosunkowo złożone i mogą być skomplikowane, po to, żebyście nie musieli tracić czasu, na przykład tygodnia, dwóch, trzech, na to, żeby najpierw znaleźć to na YouTubie, później stwierdzić, czy ten kolega, czy ta osoba, która pokazuje to na YouTubie, robi to dobrze, później przećwiczyć to samemu, a następnie jeszcze przejść etap postprodukcji. Więc tutaj przy każdym zagadnieniu, które poruszam, staram się mniej więcej tą samą metodę stosować, a mianowicie, żeby pokazać w sposób prosty, jak najprostszy rzeczy, które mogą być bardziej złożone i dzięki temu ułatwić Wam życie i wnieść wartość w postaci takiej, że po pierwsze zaoszczędzam czas, który macie na latanie. Po drugie, zaoszczędzamy wspólnie też frustracje, nerwy, czasami to są kraksy, czasami to są sprawy związane z gwarancjami i tak dalej, więc tutaj tych zagadnień jest naprawdę dużo. Staram się to w taki sposób przekazywać te informacje i wiadomości, żeby były dla Was przystępne. Oczywiście to, co jeszcze starałem się zrobić, bo słuchajcie, materiały i technologia bardzo szybko się starzeje, więc decydując się na formę warsztatów online, byłem świadomy, że w każdej chwili mogę taki warsztat zmodyfikować. Dzięki temu jestem w stanie na bieżąco pewne informacje uzupełniać, czy wprowadzając nowe lekcje, czy kasując te starsze, ale dzięki temu, że jest to właśnie taka wersja online, czy taka forma online, można wpływać bezpośrednio. Bo jeżeli na przykład napiszesz książkę, a za pół roku coś się zmieni, to już jest ciężko wydrukowane książki zmienić. Natomiast w tym przypadku jest to naprawdę jak najbardziej do zmiany na bieżąco, prawda? I słuchajcie, to, co muszę powiedzieć, że wartość, otrzymałem wiele bardzo dobrych opinii w tym roku i się też bardzo cieszę, dlatego że gdy zaczynałem, to tak naprawdę nie wiedziałem, jak mogę wpływać, jak mogę pomagać ludziom tak, żeby dawać im wartość, wnosić wartość do ich życia. I z czasem nauczyłem się tego dosyć dobrze, dlatego że staram się być komunikatywny, staram się też być otwarty na sugestie i otwarty na pomysły i to mi dużo przyniosło właśnie słuchanie innych ludzi, wielokrotnie mądrzejszych ode mnie. I przekazywanie też w taki sposób wiedzy przede wszystkim osobom, które chcą się rozwijać, bo to jest chyba najważniejsze. Ludzie, którzy chcą się rozwijać, którzy mają swoje cele, które chcą zrealizować, są ambitni i dążą. Oczywiście mamy szereg widzów, jak popatrzycie na 1 000 000 odtworzeń i 2 000 tylko moich uczestników szkoleń, to ktoś powie, to jest tylko ziarenko w piaskownicy. Tak, bo te przełożenia są właśnie takie. Ale wartość, którą stworzyłem jeszcze w tym roku, to nie tylko były te produkcje online, tylko to była cała grupa Dream Team.
I czasami ta jakość jest ważniejsza od ilości, słuchajcie, dlatego że jeżeli chcę współpracować z ludźmi, którym zależy, to zupełnie inaczej z nimi się współpracuje niż z osobami, które, no, z którymi jest tylko chłodny kontakt. I tutaj muszę wam powiedzieć, że oprócz tych produkcji online, to jest tak trochę jak, bo ktoś powiedział mi, ktoś w tym roku określił właśnie, zapytał mnie takie pytanie, przecież wszystko można znaleźć w sieci, wszystko można sobie wygooglować. Tak, to jest tak trochę jak z restauracją, słuchaj. Wszystkie towary jesteś w stanie, które spożywasz, czy większość z nich jesteś w stanie kupić w supermarkecie typu Biedronka. Tylko, że jeżeli umawiasz się z ekstra dziewczyną na ekstra spotkanie, masz mało czasu na przygotowania, nie masz warunków do takich przygotowań, więc nie zaprosisz tej dziewczyny do Biedronki i nie siądziecie na schodach przed Biedronką, żeby waszą ulubioną, wspaniałą, romantyczną kolację w ten sposób przeżyć i skosztować. Tylko starasz się zrobić to w najlepszej formie, jaka jest możliwa do osiągnięcia i zapraszasz ją w najlepsze miejsce. Dlatego Dream Team jest właśnie taką restauracją, do której was zapraszam i która oferuje najlepsze dania i w sposób też przystępny i w sposób taki, który jest dla was przede wszystkim oszczędny w czasie i też daje dużą wartość, jeżeli chodzi o sam Dream Team. To, co robiliśmy wcześniej, co robiliśmy w tym roku na Dream Teamie, to oprócz samych warsztatów online i dostępu do Drone Bootcamp, czyli do wszystkich moich szkoleń właśnie w ramach Dream Teamu, były jeszcze office hours, czyli mieliśmy godziny, gdzie można było pogadać ze mną, zrobić sobie konsultacje face to face, czy na zasadzie Messengera, czy na zasadzie czatu, czy na zasadzie właśnie Skype'a. Druga rzecz, którą robiłem z wybranymi osobami, też rozmowy telefoniczne i prowadziłem konsultacje telefoniczne. Prowadziłem też zajęcia jeden na jeden. W tym roku mieliśmy parę takich spotkań, może nie tak, że dużo, dlatego że skupiałem się jednak na tym, żeby jak największą wartość dawać największej ilości ludzi, ale były też spotkania jeden na jeden i były też warsztaty i nasz warsztat letni, taki plener dronowy bardzo fajnie wypadł. Mieliśmy też oczywiście premiery odcinków wcześniej, tak jak dzisiaj oglądacie na przykład ten odcinek porannej kawy, to grupa już dostaje podcast dużo wcześniej, dostaje link do tego podcastu i jest w stanie przesłuchać sobie dużo wcześniej i zapoznać się też z informacjami na bieżąco. To, co chciałbym wprowadzić na bieżąco, to są oceny zdjęć i wideo. Ja robiłem takie przeglądy na kanale otwartym, ale uważam, że na kanale otwartym to nie jest najlepsze miejsce do przeglądu waszych produkcji, bo po pierwsze wy powinniście jednak mieć prawo do takiej intymności, żeby nie wszyscy oglądali wasze produkcje, to jest jedna rzecz. Po drugie, może nie życzycie sobie też, żebym publicznie oceniał wasze produkcje, więc idealną formą jest właśnie Drone Bootcamp albo indywidualna konsultacja w tą stronę. I właśnie w ten sposób też w tą stronę idziemy z kawą. Jeżeli chodzi o live'y, one są i będą dostępne bezpośrednio transmisji na żywo ze mną właśnie na Facebooku, na grupie Dream Team. Tutaj jeszcze się zastanowimy, czy na otwartym kanale pozostaną live'y w ramach latającej kawki, czy będzie to tylko i wyłącznie wideo podcast. Jeżeli chodzi o moje stanowisko, ja jestem za tym, żeby został ten wideo podcast, natomiast reszta była przeniesiona na Dream Team, ale wiele osób jednak z Dream Teamu wolałaby, żeby kawa była też w formie online na kanale otwartym. Tu jeszcze zdecydujemy, być może znajdę jakieś rozwiązanie typu pierwsza albo ostatnia środa w miesiącu będzie właśnie live'em. Natomiast no, musimy się umówić, słuchajcie, jeżeli mamy 2 miliony odtworzeń, to trzeba też szanować to, że ja poświęcam praktycznie cały mój czas na tworzenie treści online, na kształcenie i na przekazywanie wiedzy. I ponad 200 produkcji świadczy o tym, że pewne rzeczy mogę dać na kanale otwartym, ale pewne rzeczy też powinienem przenieść na Dream Team. Także tutaj jest jeszcze kwestia organizacyjna, jak często będą live'y i czy będą w ogóle na kanale otwartym, ale zauważam też taką tendencję, że wiele osób jest takich mnie ogląda, które mają po pierwsze roszczeniowe podejście, a po drugie oczekują
że ja będę ich konsultantem i poświęcał jeszcze dodatkowy czas na indywidualne konsultacje, które wymagają na przykład godziny czy dwóch godzin pracy. Typowo tylko dlatego, że oni mają taką potrzebę, więc za każdym razem, jeżeli mam takie prośby, a takich prośb jest naprawdę dużo, bo jest parę, słuchajcie, dziennie, więc staram się takie osoby po prostu zaprosić do bootcamp i za każdym razem mówię, że wpadnij do nas na bootcamp, tam są osoby, którym zależy na kontakcie. Dobrze, i to są, słuchajcie, te sprawy odnośnie korzyści. Widzę, że wiele osób się bardzo rozwinęło i obserwuje różne kanały i obserwuje też nasze prace na grupie, dlatego że grupa się rozwija bardzo mocno, ta otwarta grupa. Latam dronem od DJI, my już mamy praktycznie, dochodzimy do 2000 członków. Ta grupa była otwarta w kwietniu, więc widać, że jest potencjał duży. Widać, że ludzie są coraz lepsi. Oczywiście mamy mieszankę taką, gdzie mamy pierwszaków i też bardzo doświadczone osoby, więc tutaj trzeba znaleźć złoty środek. I złotym środkiem jest to, żeby grupa nie była też zbyt liczna. I uważam, że 2000 osób na grupie to jest aż nadto i taką wartość wprowadzamy. Jeżeli ktoś będzie kandydował do grupy, zostawi swój mail i zostanie poinformowany, jeżeli zwolnią się miejsca, więc utworzymy taką poczekalnię, gdzie osoby, które będą chciały w naszej grupie uczestniczyć, tam się dostaną. A obecni członkowie będą proszeni o to, żeby starać się przynajmniej być miłymi i dbać o to, żeby w ramach tej naszej grupy, żeby być też żeby zachowywać się stosownie, grzecznie i żeby pewien poziom utrzymywać. Bo w tym momencie, jeżeli mamy 2000 miejsc, wiadomo, że wszyscy, którzy chcieliby w tej grupie uczestniczyć, na pewno się tam nie znajdą. Więc to też będzie forma taka, że osoby, którym naprawdę zależy, będą w naszej grupie. Inne rzeczy, słuchajcie, przed nami jest nowy rok, ja zaraz powiem parę spraw, jakie się zapowiadają. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że jeszcze, że utworzyłem w sumie około 7 produkcji różnych online, które są darmowe i zachęcam was do korzystania. Pod moimi filmami będziecie na pewno widzieli albo na Drone Bootcamp również, jeżeli wejdziecie w ten link, Drone Bootcamp, to tam jest też szereg produkcji darmowych. Są tam mini warsztaty, na przykład fotograficzne, albo audiobooki, fotografia dronem, właśnie audiobook. Mamy szereg rozwiązań, które są w ramach Drone Bootcamp, praktycznie wszystkie rozwiązania i tam jest szereg bardzo dobrych produkcji typu na przykład zarabianie na ujęciach z drona. Albo szybki, łatwy montaż, to też jest darmowa produkcja. Szybki, łatwy montaż to jest wariant i darmowy, i wariant premium, więc zachęcam was do korzystania przede wszystkim z tych darmowych publikacji. Zwykle jak zadaję pytania takim moim uczestnikom, widzom, jak to jest, to mówią, wykręcają się, że nie mają czasu i nie mają, tak, że nie mają czasu głównie, prawda? Ale tak naprawdę jak coś rozdaję, to od razu widać, że te osoby jednak znajdują czas na to, żeby przynajmniej zdobyć coś, co jest za darmo. Niekoniecznie się zapoznają z treścią. Dobrze, najnowsze produkcje, o których mówiłem, to co chciałbym zrobić, poświęcić czas w nowym roku. Na pewno inteligentne tryby lotu, na pewno przepisy dronowe, na pewno wydanie po angielsku, którego chyba nie skończę w tym roku starym, ale zrobię to w nowym. Na pewno Mavic 3, który powinien wejść lada chwila. Kto wie, czy Inspire nie wejdzie. Zobaczymy, jak ze Skydio będzie, bo to jest zagadkowa firma. Oglądałem niedawno wywiad z dyrektorem Skydio i zainspirował mnie, ale jednocześnie też mnie trochę zadziwił, bo ja myślałem, że to jest firma, która jest trochę większa, ale dobrze, słuchajcie, każdy ma prawo do tego, żeby prowadzić swoją firmę, jak sobie wyobraża. I to właściwie są takie rzeczy, które były tym głównym, słuchajcie, punktem programu i na przełomie roku jednego i drugiego wchodzą. Teraz mamy taki czas trochę wyciszenia. Ja się też muszę trochę przeorganizować, żeby mieć więcej czasu na samorozwój i dlatego przede wszystkim to, co chciałbym wam powiedzieć, to będziemy mieli co najmniej 2 epizody tygodniowo na tym kanale. Zwykle robiłem nawet 5, czasami nawet 7 w niektórych tygodniach, więc jak będę miał takie tygodnie luźniejsze, na pewno zrobię więcej epizodów, ale 2 to jest minimum. Live, który chciałbym odbywać przynajmniej raz na 2 tygodnie, to jest live na grupie Dream Team. Dlatego live tutaj na kawce raczej nie będą obecne tak powszechnie. Jeżeli będzie live, to co miesiąc.
A osoby, które korzystają z Dream Teamu, będą miały dostęp do całej tej bazy. Podcast będzie oczywiście otwarty, bo podcasty mają to do siebie, że są otwarte i dzięki temu jestem pewien, że pozyskamy naprawdę dobre grono ludzi, którzy są bardzo mocno świadomi, samoświadomi swoich możliwości i chęci rozwoju, i to jest jedna z takich czynników. Podcast jest jednym z czynników rozwojowych, które może nam bardzo dużo dać, szczególnie obecność na iTunes, gdzie uważam, to jest czołowe medium, jeżeli chodzi o słuchanie, o treści audio. Okej, jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, tutaj mam pewne pomysły, jeżeli chodzi o współpracę z moimi dotychczasowymi firmami, na pewno FPV, jeżeli chodzi o chiński portal, bo oni mają bardzo dobre możliwości, jeżeli chodzi o radio, jeżeli chodzi o Google, jeżeli chodzi o kłady, silniki, całe części zamienne, tutaj trzeba mieć naprawdę wejścia, bo to jest cały arsenał, którym trzeba dysponować, a arsenał się z powietrza nie weźmie, więc jeżeli nie mamy dużo osób, które nas wspierają, a na tym kanale nie mamy takich osób, niestety, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Są pojedyncze osoby, którym zależy, więc trzeba też polegać na współpracy z innymi i uważam, że współpraca z portalem Banggood jest dla mnie też wielkim zaszczytem, dlatego że współpracują z nimi tacy świetni twórcy jak Mr. Stille czy Drone Camp RC czy Joshua, też jeden z takich gości ze Stanów, który jest naprawdę mega pod kątem FPV. Oczywiście jest więcej tych osób, ja tylko mówię o przykładowych, ale jeżeli chcemy się rozwijać, to trzeba mieć też wsparcie pewnych partnerów. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli oczywiście odcinki, które moglibyśmy zrobić wspólnie na zasadzie właśnie wspólnych tematów albo wspólnych tematów, które sobie życzycie, to bardzo proszę Was o kontakt. Możemy zawsze dojść do porozumienia i pewne rzeczy zrobić. I to mniej więcej jest tyle, co chciałbym Wam powiedzieć. Przed tym, jak zakończę, jeszcze może ostatnia uwaga. Dużo testowałem dronów różnych. Latałem dronami od 50 zł, wartości 50 zł, aż po 20 parę tysięcy. W tym roku Inspire 2 był takim najdroższym dronem, którym latałem. Chciałem podziękować tutaj na pewno jednemu z naszych kolegów Andrzejowi. Chciałem podziękować wszystkim osobom, które na przykład pożyczyły mi drona do testów czy do tworzenia programów, tak jak Michałowi czy Markowi, czy Łukaszowi właśnie, i bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Oczywiście dużo jest jeszcze przed nami, dużo można zrobić. Jeżeli kogoś pominąłem, to też sorry, ale nie jestem w stanie wszystkich osób wspamiętać. Jeżeli utworzyłem 210 odcinków, plus do tego kursy i plus do tego jeszcze vlog i darmowe warsztaty, plus live'y, których mieliśmy trochę, bo miałem też webinary, które mieliśmy na naszej grupie. Jeden dotyczył Mavica Mini, były też dwa live'y związane z tym, jak zacząć latać dronami, i był jeden związany z przepisami bodajże, już nie pamiętam nawet, ale mieliśmy ich na pewno 4, z montażem były 2 edycje, także widać, że było tego dosyć sporo. Wszystkie zapisy znajdziecie na Drone Bootcamp, tam wszystko jest, mieliśmy miejsce. No i to ostatni motyw jeszcze, którym chciałem się pochwalić w tym starym roku. Zacząłem latać tanimi dronami i to jest takie przewrotne, dlatego że spotykam się z różnymi opiniami sarkastycznymi. Ale jeżeli ja nie przetestuję tych dronów, to nie będziemy mieli w Polsce takich rzetelnych testów, bo niewielu osobom zależy na tym, żeby pokazać tanią chińską zabawkę, czy jest warta zakupu, czy nie. I muszę Wam powiedzieć, że te chińskie zabawki, one nie są takie wcale złe, dlatego że umożliwiają nam przede wszystkim takie rzeczy, których inni producenci już topowi nie umożliwiają. Na przykład przejście w tryb ATI. Na Mavicach tego nie znajdziecie, a tutaj jeden klawisz i przechodzimy w tryb ATI, gdzie możemy ćwiczyć bez wsparcia z satelity. I uważam, że to jest też bardzo fajna sprawa, żeby latać różnymi dronami, do czego Was zachęcam, żeby zmieniać też swój arsenał, po to, żeby te umiejętności były główne i żeby te umiejętności stanowiły ten potencjał, a nie sprzęt. Bo sprzęt zawsze może się zniszczyć, możecie go stracić, utopić w oceanie albo wiatr może Wam go zabrać, natomiast umiejętności Wam zostaną i to jest Wasz główny potencjał. Dobrze, przejdziemy powoli do podsumowania tej kawki. To chyba tyle, jeżeli chodzi o główną część.
Słuchajcie, podsumowując, chciałem podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierały przez cały rok, które trzymały kciuki, były ze mną i wierzyły. Ja też nie jestem łatwą osobą, jak wielu się pewnie przekonało, ale nie da się dogodzić wszystkim i taka jest prawda. Jeżeli chcemy iść do przodu, nie możemy też cofać się więcej kroków niż te, które nam właśnie do przodu zajmują. Więc jeżeli robimy 3 kroki do przodu, nie możemy zrobić więcej do tyłu. I czasami jest tak, że niestety musimy z czegoś zrezygnować. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mnie wspierały, które naprawdę dały wartość mnie, temu kanałowi, które dały mi motywację i to jest naprawdę coś niesamowitego, że wiele osób daje mi motywację, bo podziękowania i wiele słów takich miłych spotyka mnie na co dzień. Oczywiście było bardzo dużo hejterów i to mogę powiedzieć, że około 200 osób zablokowałem na samym kanale YouTube'owym, więc sami widzicie, że prowadzenie takiej audycji wiąże się z tym, że też musimy znosić agresję i frustrację innych osób, ale to jest normalne jak w życiu. Ja staram się patrzeć zawsze do przodu, patrzeć na pozytywne aspekty, ale było wiele nocy, których nie przespałem tylko dlatego, że ktoś zrównał mnie dokładnie z ziemią i takie mamy polskie realia. Na pewno życzyłbym sobie, żebyśmy byli jeszcze bardziej do przodu jako kraj, jako społeczeństwo i jako dojrzałe społeczeństwo. Na pewno chciałbym, żebyśmy byli już bliżsi tej mentalności jak Amerykanie, gdzie jeżeli ktoś widzi wartość w tym, co robi drugi człowiek, stara się go wspierać. Natomiast tutaj wiele rzeczy jeszcze jest u nas do zrobienia i myślę, że 2020 też ten rok przyniesie nam już przynajmniej te 2 kroki w kierunku społeczeństwa naprawdę dojrzałego. Ja wam serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które naprawdę przyczyniły się do rozwoju, dzięki osobom, które we mnie wierzyły i które dały mi motywację i inną formę właśnie wartości w tym 2019. Słuchajcie, obiecuję, że będzie jeszcze lepiej, że zrobimy to na jeszcze wyższym poziomie. Nie zależy mi bardzo na ilości, bardziej zależy mi na jakości pewnych spraw, bo ilość można nadrobić, ale jakości już jest trudno. Jakość jest trudniej nadrobić, dlatego 2020 będzie na pewno tym rokiem, gdzie jakość będzie tą wartością podstawową. Słuchajcie, życzę wam w tej końcówce roku przede wszystkim spokojnych świąt jeszcze, ale także szczęśliwego nowego roku, planów ambitnych i realizacji tych planów, żebyście byli konsekwentni, nie tylko przez pierwszy tydzień je realizowali, ale żebyście założyli sobie ambitne plany i stopniowo tydzień po tygodniu znaleźli pół godziny dla siebie, godzinę, gdzie możecie obejrzeć mój film na przykład i podążać tą ścieżką, podążać wraz ze mną tą drogą, ale też, żeby realizować swoje własne cele, te zewnętrzne i te wewnętrzne, te najbardziej skrywane, ale też te, które widać. I tego wam bardzo serdecznie życzę. Myślę, że samorozwój jest też bardzo ważną sprawą i jeżeli mamy szersze horyzonty, to inaczej postrzegamy pewne życie. Ja też dzisiaj postrzegam zupełnie inaczej cały aspekt spraw, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę niczego nie żałuję i to, że ten kanał rozpocząłem i że przez 3 lata praktycznie on cały czas opiera się o jedną branżę, jedną niszę. Z tego jestem dumny i dumny jestem też z takiej fantastycznej, właśnie z takiego fantastycznego audytorium tutaj. Prawie 600 tysięcy odsłon kanału świadczy o tym, że jest coraz lepiej. Oczywiście jeszcze długa droga przed nami, ale stopniowo, krok za krokiem, jak zrobimy pierwszy krok, już będzie łatwiej. Kolejne kroki będą łatwiejsze. Trzymajcie się, do zobaczenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego w nowym roku i wesołych świąt. Cześć!